1 grudnia w bibliotece przy ulicy Wojska Polskiego odbyła się prelekcja dotycząca 200-lecia powstania wartowni pocztowej w naszym mieście. Wartownia pocztowa to jest placówka pocztowa najniższego szczebla, która właściwie ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjmowania i wysyłania listów i ewentualnie przyjmowanie paczek i pakietów gazetowych. Ciekawostką było to, że 200 lat temu na rozkaz Generalnego Królewskiego Urzędu Pocztowego założono pocztę dyliżansową, którą wydłużono w 1825 roku. Kursowała ona przez Police, Nowe Warpno do Ueckermünde i z powrotem. W Policach i Nowym Warpnie ulokowano królewskich dozorców pocztowych. Dyliżansami przewożono listy, które stemplowano specjalnymi pieczęciami. Stempel dwuobrączkowy, belkowany, nazwa placówki Police. Tu pojawia się nowość, nie ma już, że placówka należała do rejencji szczecińskiej, ale pojawia się Pomorze. Drugą ważną rocznicą, o której mówił prelegent, było otwarcie 11 listopada 1946 roku Polskiej Poczty w Policach. Podczas spotkania naczelniczka Urzędu Pocztowego w Starych Policach Elżbieta Głuch przekazała Dominikowi Wołyńskiemu 4 pierwsze karty z kroniki Polickiej Poczty, zachęcając go do badań nad historią Poczty Polskiej. Majątek przejęty po poczcie niemieckiej do przyszłego funkcjonowania, tak? Więc ten pierwszy miesiąc przed sprzedażą pierwszego znaczka w Policach był właściwie okresem, w którym przygotowywano się do działalności. Po prelekcji Dominik Wołyński zaprosił słuchaczy do obejrzenia części swoich zbiorów.